Ja w obozie bardzo ciężko zachorowałam. W ogóle tego nie mogłam jeść, co nam podawano. Nie wiem, ja widziałam, dzieci jedzą. Dzieci jedzą, jeszcze od matek biorą. Ja nie mogłam nic tego jeść. Mogłam tylko jeść chleb i ta kawa. Chleb, kawa. Ale po pewnym czasie zaczęło przyjeżdżać do nas PCK. Ja już wynędzniałam dosłownie. Siostra moja, średnia Tanela, Aniela, brała mnie na ręce i podkul nogi, gdzieś tam jeszcze chowała te nurzęta wyschnięte, podkul nogi. I otrzymywałam to, co dla tych maleńkich dzieci. Jakąś bułkę i jakieś tam mleczko od czasu do czasu. No i ta kawa i to wszystko moje wyżywienie było. I ja bardzo, bardzo ciężko zachorowałam. Obsypana zostałam, całe ciało krostami, we włosach, wszędzie, w ustach. Wszędzie miałam krosty, nie mogłam już otwierać buzi, nic. I jak przyjeżdżało PCK, to mama brała mnie na ręce i niosła tam do tego samochodu, żeby mnie, bo wiedzieliśmy, że dzieci tak pokątnie zabierane są do szpitala. Ale ten pan patrzył na mnie, my bierzemy takie dzieci, które jeszcze będą żyły. I to kilka razy tak po przyjeździe. Ale jednego razu znów mama podbiegła i prosi, żeby mnie zabrali. On mówi, już panią znam, już mówiłem pani, kogo zabieramy. A mama mówi, moje dziecko będzie żyło, zobaczy pan. I on zabrał mnie i tam gdzieś położył. Przyjechałam do szpitala, cała taka, położono mnie w takim przy wejściu i tak leżałam. Od czasu do czasu ktoś tam zajrzał do mnie. No nie wiem, leżałam parę godzin, nikt się nie interesował. Wreszcie siostra, panie doktorze, trzeba to tym dzieckiem zadecydować, co ja mam robić. On przyszedł, poodkrywał mnie, pooglądał do tego. Ściąć włosy, ile można do skóry, bo tam cały też miał. Do wanny, tam jakieś środki kazał jej dać i wykąpać i to szczotką wszystko ściągać. No i leżałam tam w tej wannie, ona siedziała, później mi tam wymyła tą szczotką wszędzie, głowę. Zawinęła w prześcieradło i do łóżka. Tam już dzieci spały na tym łóżku, obok jakiegoś dziecka. No i ja zasnęłam. No i rano tam pyta mnie się, czy ja chcę jeść. Ja mówię, że tak, że chcę. No taka zdziwiona, że chcę jeść. No i przyniosła mi jakąś tam kaszkę. Taką małą łyżeczką i ja tą kaszkę, ile mi dała, tyle ja zjadłam. Normalnie jadłam. No i coraz lepiej, a dzieci po kolei umierały. Niektóre miały takie duże brzuszki, niektóre były takie wychudzone, różne. I codziennie dwoje, troje dzieci na sali umierały, a ja żyję, tak jak mama mówiła i tak jak ja mówiłam, że będę żyła.